Naszym gościem jest Andrzej Kadłubek, były dyrektor zespołu szkół numer 2 w Chęcinach. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. A odwiedzimy Pomorze Zachodnie, krainę historyczno-geograficzną, która leży nad Dolną Odrą. A gdzie dokładnie? Pomorze Zachodnie to ogromna kraina i w systematyce geograficznej występuje tam bardzo wiele podziałów. My zajmiemy się północną częścią tej krainy, która stanowi południową część Bałtyku, czyli pobrzeżem południowo-bałtyckim, bowiem zmierzać będziemy od Kołobrzegu aż po Świnoujście. Rozpoczynamy w Kołobrzegu, jedno z najstarszych polskich miast znajdujących się na Pomorzu. Historia sięga VIII wieku. Nazwa Kolberg albo też Kolberga pojawiała się w słowotwórstwie niemieckim. Miasto położone u ujścia rzeki Parsenty. Jedna z pierwszych diecezji polskich, to jest rok. To około 1000 roku. Biskupstwo kołobrzeskie to jest takie miasto, które położone jest na takiej granicy pobrzeża Trzebiatowskiego i wybrzeża Słowińskiego. Bardzo ciekawe położenie powoduje, że w tym rejonie znajdują się wody solankowe, złoża borowin. To zatem dało początek Kołobrzegowi jako miastu uzdrowiskowemu. Choć by oddać prawdę, powiedzieć trzeba, że położony na wschód pod Czele, które obecnie traktowane jest jako dzielnica Kołobrzegu, to w tych Podczelach pierwsze uzdrowisko zostało założone i to właśnie Podczele są jak gdyby tym prapoczątkiem Kołobrzegu jako miejscowości uzdrowiskowych. Bardzo pięknie porośnięte te tereny są lasami, lasy mieszane, aczkolwiek z przewagą buczyny, bardzo ładne torfowiska. No i te wszystkie osobliwości przyrody Podczeli powodują, że powstawały w rejonie Kołobrzegu liczne złoża borowin, które w tych warunkach takich mokradeł zarastających jeziorek powstawały. Od razu wszystkim Państwu na myśl nasuwa się, że zapewne to obszary polodowcowe i dobrze Państwo myślicie, ponieważ tam kiedyś był lądolód skandynawski i pozostawił po sobie te liczne ślady w postaci wałów morenowych, w postaci głazów narzutowych, które mamy w rejonie samego Kołobrzegu. Na wschód od Podczeli do wsi Bagicz rozciąga się nieczynne lotnisko, z którego startowały samoloty niemieckie w 1939 bombardujące Polskę. To jest ciekawe miejsce, militarne miasteczko na skalę europejską. Warto zobaczyć. Z Kołobrzegu do Bagicza prowadzą trakty spacerowe, ścieżki spacerowe. Fragmentem promenady można to przemierzyć, ale także ścieżki rowerowe, które są tam dość dogodne. Natomiast po wojnie także ten Bagicz był wykorzystywany jako lotnisko. Pas startowy, hangary były przygotowane. W związku z powyższym dość długo, bo aż do roku 1989 żołnierze, którzy tam stacjonowali, żołnierze Armii Czerwonej, korzystali z tego lotniska. Dzisiaj czasem też się korzysta. Też przylatują tam prywatne, niewielkie samoloty, które mogą tam lądować. Pozostały jeszcze hangary, pozostał główny pas startowy, który Państwo będą mogli zobaczyć, jeśli wybiorą się na taką wycieczkę w stronę Bagicza. A we wsi Bagicz znajdują się jedna z najstarszych dębów w Polsce. Tam rósł, bo już go nie ma, dąb Bolesław, o którym mówiono, że był starszy od naszego Bartka. Powaliła go wichura w 2016 roku. Tak, oczywiście wielokrotnie bywając w okolicach Bagicza i jeżdżąc tam na wycieczki, miałem możliwość widzieć ów dąb. Na pobrzeżu takich miejsc, gdzie rosną stare drzewa i stare dęby, jest bardzo wiele. One mają po kilkaset lat. Dąb, o którym wspomniałeś, ponad 400 lat liczył sobie.
Wróćmy do Kołobrzegu. Ciekawe zabytki, choćby XIV-wieczna katedra. Przyjeżdżając do Kołobrzegu musimy mieć świadomość tę, że w czasie II wojny światowej Kołobrzeg, będąc na linii przemarszu pierwszej Armii Ludowego Wojska Polskiego oraz 26. Dywizji Armii Czerwonej, szczególnie chyba trudno było zdobyć im Kołobrzeg. W marcu 1945 roku były potężne walki właśnie o Kołobrzeg, które spowodowały ogromne zniszczenia w substancji materialnej, a zatem liczne i piękne zabytki znajdujące się w Kołobrzegu uległy wraz z samym miastem ogromnemu zniszczeniu. 90-95% miasta wtedy zostało zniszczone. Piękna właśnie bazylika katedralna w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1280 rok budowy. Proszę Państwa, ona jest szalenie interesująca, bowiem to jest jedna z niewielu katedr, która była katedrą pięcionawową. Nie tak jak katedry zwykle się budowało, nawet gotyckie wówczas, które były w układzie bazylikowym, czyli trzynawowe, prawda, nawa główna i dwie nawy boczne. Tutaj mamy aż pięć naw, nawa główna i po dwie nawy północnej i południowej stronie tej katedry. Bardzo ciekawe kolumny, jak Państwo wejdą nawet w nawie głównej, taki rząd pierwszy kolumn po prawej stronie, czyli po stronie południowej, kolumny, które są kolumnami nieco przechylonymi od pionu, a więc widać wyraźnie, że budowniczowie w momencie rozpoczynania budowy pracowali na grząskim gruncie. Bardzo ciekawy prezbiterium z ciekawym ołtarzem. Katedra Kołobrzeska w swoim starym takim wyposażeniu posiada ołtarz główny. Ołtarz główny, który składa się z tryptyku gotyckiego. W głównej części przedstawia ostatnią wieczerzę, a w dwubocznych skrzydłach pokłon trzech króli nawiązuje właśnie do znanego Państwu święta, a po prawej święta Anna Samotrzeć i to właśnie ten przepiękny gotycki ołtarz. Natomiast chrzcielnica też jest obiektem bardzo starym z 1355 roku. Chrzcielnica była odlana z brązu, wsparta też jest u podstawy na czterech takich lwach. Obiekt bardzo ciekawy, rzadko spotykany, bo w tamtym czasie częściej wykonywano chrzcielnice kamienne. Bardzo ciekawym obiektem jest znajdujący się na belce tęczowej, czyli to jest to miejsce takie, gdzie wchodzimy z nawy głównej do prezbiterium i nad nami właśnie ten łuk, taki gotycki, piękny belki tęczowej, w którym umieszczono krucyfiks, gotycki, przepiękny krucyfiks, zachowany tam o dość pokaźnych rozmiarach, bo to ma krucyfiks 3,5 metra wysokości, 2,20 rozpiętość ramion. Następnie przepiękny świecznik jest gotycki, taki, który przypomina troszeczkę menorę z 1327 roku. Podobno jeszcze ocalały cztery sztuki takiego świecznika, świecznik siedmioramienny, który był wykonany przez Hansa Apengetera, ale nie ma nic wspólnego oczywiście z menorą. Jedynie te ramiona, jak mówi się o tym, że siedem ramion, które mają przypominać siedem darów Ducha Świętego. Świecznik ogromny, ma 4 metry wysokości, waży prawie tonę, bo 900 kg, ma piękną podstawę, bowiem wsparty jest na głowach lwów. Piękne żyrandole, które znajdują się w katedrze. Natomiast jak Państwo będą spacerować po Kołobrzegu i będziemy udawać się w stronę mola, pójdziemy na molo, które zostało odnowione w 2014 roku. Jest to molo kamienne, dość długie, bo ma 220 metrów długości. Ciekawym miejscem, takim osobliwym, jest droga do starego fortu, który znajduje się po wschodniej stronie rzeki Parsenty. To niedaleko mostu znajduje się źródło wody solankowej, która tam cały czas wypływa. Z Kołobrzegu wyruszamy na zachód i tutaj po drodze miejscowości,
które być może Państwo znają, być może Państwo tam odpoczywali na początek grzybowo nad Zatoką Grzybowską. Piękna Zatoka Grzybowska, niedaleko 6 kilometrów od Kołobrzegu. Piękne otoczenie, proszę Państwa, lasów sosnowych, olchowych. Tutaj też znajduje się taka grupa 8 dębów. Są to dęby szypułkowe, tak jak najczęściej sadzone były w pasie pobrzeży. Dęby, które mają podobne rozmiary, takie 18-20 metrów wysokości, ale obwody w pierśnicy od 240 do 430 centymetrów, a więc to dość duże dęby. W Grzybowie znajduje się taki obszar ochronny ptaków i obszar chronionego krajobrazu Natura 2000. Za Grzybowem, 12 kilometrów od Kołobrzegu, leży Dźwiżyno. To jest jedyna wieś, która ma port morski. Wieś, która położona jest pięknie także nad jeziorem Resko, płynąca tam opodal rzeka Stara Błotnica. Tu również mamy bardzo ciekawe pomniki przyrody w postaci 16 dębów, które tam się znajdują też podobnej wielkości i rozmiarów jak te, które znajdują się w Grzybowie. Mamy piękne pola wydmowe. Pola wydmowe, które spotykamy częściej bardziej na wschód, a tutaj mamy takie wydmy, które ciągną się na przestrzeni nawet właśnie 500 metrów i są to wydmy, których wysokość dochodzi do kilkunastu metrów, 12-15 metrów i możemy zaobserwować tam przy tych wiatrach silnie wiejących zachodnich, jak tworzą się te wydmy. Także znajduje się nie tylko port rybacki, ale przystań żeglarska oraz przystań kajakowa. Nad jeziorem Resko, właściwie pomiędzy Bałtykiem a tym jeziorem, znajduje się Rogowo. Piękne położenie. O tej miejscowości wspominano w kronikach już w XIII wieku. Tutaj wpada rzeka Rega. Kiedyś mówiono wieś letniskowa, kąpielisko przymorskie, która to słynie z ciekawej zabudowy. Kiedyś domy, które były budowane, cechowały się takim posiadaniem specyficznej formy zewnętrznej, formy muru pruskiego, a więc te obelkowania bardzo ciekawe. Dzisiaj pozostały jeszcze z czasów III Rzeszy obiekty stare zabytkowe, stare obiekty po koszarach, budynki wojskowe, i jeziora i morze i na tej granicy siedliska ptaków. To jest też obszar chroniony tego wybrzeża trzebiatowskiego, w którym mamy ostoje ptaków, ptactwa, także ptactwa słodkowodnego. Miejscowość, jak wspominają mieszkańcy napływowi już teraz, bo to po 45 roku przybywali, mówili o tym, że tutaj znajdowało się stanowiska hydroplanów Dornier. Ta miejscowość była osobiście nawiedzana i tam zamieszkiwał kiedyś Hermann Göring. Mrzeżyno znajduje się przy ujściu rzeki wykorzystywanej do spływów kajakowych. Tutaj kończy się trasa spływu kajakowego, który ma początek w Świdwinie. Znane letnisko, znane kąpielisko, bo wszystko to, o czym mówimy, to były kąpieliska znane już w XIX wieku, lata 20 XIX wieku. Osada, w której znajduje się port rybacki, ale także tam znajdowała się jednostka wojskowa i mamy także jeszcze te osiedla powojskowe. Także brzeg wydmowy i widać wyraźnie, że postępuje taka abrazja morska, abrazja, czyli takie zniszczenie, zdzieranie brzegu, natomiast u ujścia samej Regi utworzyła się przepiękna wydma. Wydma taka, która jest dość wysoka, prawie 9 metrów wysokości nad poziomem morza. Dzisiaj ta wydma jest porośnięta pięknym lasem, lasem sosnowym. Pas lasu ma dość znaczną szerokość, tak gdzieś 150 do 200 nawet metrów. Fantastyczne połączenie, jak zwykle właśnie morza, wody słonej, jeziora słodkowodnego, a także tego pięknego lasu sosnowego, który tworzy fantastyczny mikroklimat. Mówi się o tym, że Mrzeżyno ma wyjątkowo dobry mikroklimat i warto to sprawdzić, bowiem tworzące się aerozole, które znajdują się nad morzem, one przemieszczają się w głąb lądu, a więc nie tylko spacerując plażą, mogą Państwo oddychać świetnymi aerozolami, w których znajdują się kropelki soli, jodu, a więc to świetnie działa na układ oddechowy.
te aerozole przenoszą się na miejscowość nawet do 200 metrów w głąb lądu. A zatem mieszkając tylko w Mrzeżynie, też mogą Państwo sobie swobodnie pooddychać tymi aerozolami. Bardzo ciekawe są te lasy, które się tam znajdują. Lasy tak zwane barzynowe. Państwo znają taką piosenkę o Józefie z Barzyn, ale to jest właśnie coś takiego. Te lasy barzynowe tworzą się wszędzie, tam na naszej części wybrzeża, bowiem to są lasy, które porastają piaszczyste obszary wydmowe, na których wytworzyły się gleby bielicowe. No i ta roślinność bardzo ciekawa lasów sosnowych sprzyja dalszemu procesowi genetycznemu tworzenia się tych pięknych gleb, gleb bielicowych, no i oczywiście specyficznej roślinności. Tutaj mamy też i piękne rezerwaty, takie leśne, florystyczne, które mają powierzchnię powyżej 80, nawet 84 hektarów. Też ten wspomniany obszar przymorski nad jeziorem to ogromne rezerwaty takie ornitologiczne, gdzie można spotkać 25 gatunków ptaków. Spośród tych 25, 11 to gatunki ptaków, które są zagrożone bytowaniem dzisiaj. Pogorzelica, uzdrowiskowa miejscowość nad brzegiem jeziora Liwia Łuża, połączonego z morzem poprzez Liwkę, kanał będący naturalną granicą pomiędzy Niechorzem a Pogorzelicą, to dziś rezerwat ornitologiczny i tutaj znajdują się na przykład miejsca lęgowe łabędzia niemego. Jezioro dość duże, bo Państwo jak patrzą na jeziora przybrzeżne, to kiedyś były zatoki. Jezioro właśnie Liwia Łuża było dawną zatoką. Tworząca się mierzeja dzięki procesom nanoszenia zarówno materiału osadowego przez morze, wskutek falowania, prądy, no ale także praca lądu, powoduje, że tworzy się mierzeja i ta mierzeja zamyka tę zatokę i w tej zatoce tworzy się przepiękne jezioro. Liwia ma ponad 210 hektarów powierzchni, to duże jezioro. I takie jeziora wykorzystują ptaki, które tam się gnieżdżą, liczne ryby i słodkowodne, ale czasem też można spotkać takie wędrujące ryby morskie, bo ta mierzeja, która tam oddziela jezioro Liwię, to ma 1200 metrów długości, a więc jest to dość pokaźny obszar. Pojawiają się w rejonie tego kanału między morzem a jeziorem zarówno leszcze, płocie, liny, karpie czy sandacze, ukleje, nawet amur i ptaki dzięki temu mogą korzystać. W rejonie Pogorzelicy spotykamy przepiękne wydmy. Wydmy takie, które spotyka się na świecie w rejonie pustynnym. Przepiękne wydmy typu barchany. Barchany to takie wydmy, które ramiona mają wysunięte w stronę wiatru. Spotyka się je na pustyniach w Azji, w Afryce. No i wydmy paraboliczne. Takie wydmy, które mają kształty łuków, takich może bardziej sierpowate, których centralna część jest wysunięta w stronę właśnie skąd wieje wiatr. Bardzo, bardzo to ciekawe. No i oczywiście liczne lasy, jak zwykle lasy takie, które są borami sosnowymi, mające drzewa w wieku 120-150 lat, a więc już takie dość stare. Będąc w Pogorzelicy, nie można pominąć zabytkowej wąskotorowej kolejki liczącej ponad 100 lat. Tutaj też w Pogorzelicy możemy wsiąść na tę kolej wąskotorową. Ciuchcia retro, tak się nazywa obecnie ta część wykorzystywana przez wąskotorową kolejkę i można odbyć taką podróż. Ona kursuje raz dziennie na odcinku z Gryfic Trzęsacza przez Niechorze. To jest taki krótki odcinek, natomiast z Trzęsacza do Pogorzelicy kursuje aż 4 razy dziennie i to stara kolej wąskotorowa, której tory budowane w XIX wieku stanowiły chyba najdłuższą część kolei wąskotorowej w Europie, bowiem tam było ponad 710 kilometrów długości linii wąskotorowej wzdłuż wybrzeża połączonej z Trzebiatowem. I po drodze, jadąc koleją wąskotorową, możemy zobaczyć Niechorze. Ja jeszcze tylko może powiem, że niedaleko Pogorzelicy jest taki projekt budowy gazociągu Baltic
Pipe. To taki gazociąg, który miał być prowadzony z Oslo wraz z udziałem naszych wielkich firm PGNiG i Statoilu z Norwegii. I ten projekt już był dawno brany pod uwagę do realizacji. Ostatecznie do roku 2022 ten właśnie Baltic Pipe powstanie. Długość 1400 metrów, to będzie znaczny. Na trasie Gryfickiej Kolei jest niechorze, ale jest też Rewal. Kąpielisko w Rewalu zaliczane jest do najpiękniejszych nad Bałtykiem. To może teraz Rewal? Także i z morską przystanią. Rewal, który nazywał się do 1940 roku Pamiątkowice. Bardzo ciekawa miejscowość, która ma fantastyczne położenie, bowiem tutaj spotykamy zarówno wydmy, piękne wybrzeża klifowe, a wybrzeża klifowe to są te wysokie wybrzeża, które są niszczone przez fale morskie. Bardzo stara osada, której początki sięgają roku 1434. Ta miejscowość miała dość duże szczęście, bowiem tutaj w 1466 roku osiedliła się rodzina Flemingów. To była taka rodzina, która pochodziła z Flandrii i oni się przyczyniali do rozwoju tej miejscowości. Wieś, która jest zbudowana, powiedzielibyśmy, na klifie, w pasie takich wydm nadmorskich. Może tam widać też taką ogromną antropopresję, bo jednak człowiek wywiera presję na to, by jak najwięcej zyskać obecnie, ale mimo wszystko przyroda rządzi się swoimi prawami. Klify jeszcze zostały, ocalały. Mają one wysokość taką dochodzącą do 12-13 metrów nad poziomem morza. No tutaj także znajduje się dworzec, będący tym dworcem kolei wąskotorowej. Przepiękne tarasy widokowe. Także jest park wieloryba. Bardzo ciekawa przyroda. Przyroda drzew pomnikowych, bo to tutaj znajdują się bardzo stare drzewa, już nie tylko dęby, ale także jesiony, ostrokrzewy, które mają od 16 do 24 metrów wysokości. Na trasie Gryfickiej Kolei jest niechorze, które pominęliśmy, ale wróćmy na moment, bo tam można zobaczyć bardzo starą latarnię morską z 1863 roku. Miejscowość letniskowa znana już w 1870 roku. Niechorze też posiada tę linię kolejową, ale trzeba powiedzieć, że to była pierwsza linia kolejowa właśnie, ta linia kolejowa wąskotorówki na trasie Trzebiatów-Niechorze Pogorzelica. Wspomniałeś również o tej latarni, co znaczy zbudowano tutaj port, prawda? A tym zabytkiem dzisiaj najważniejszym jest to, co było bardzo praktyczne, posiadanie latarni morskiej. I ta latarnia morska w Niechorzu jest bardzo, bardzo ciekawa. Ona ma 45 metrów wysokości. Światło podawane jest tak z wysokości 62,8 metra nad poziomem morza. Zasięg tego światła to jest 20 mil morskich. To tak mniej więcej ponad 37 kilometrów. Latarnia z tarasem widokowym przepięknym. Bardzo ciekawie zrealizowano jej remont, nie burząc niczego, bo w latach 2008 do 2015 wykonano remont tej latarni. Cieszyła się dość dużym zainteresowaniem, bo w tej części wybrzeża jedna z nielicznych tak pięknych latarni. Tam kręcono kiedyś film Beata, ale to były dawne czasy, bo to był rok 64. czwarty minionego wieku, kiedy to Anna Sokołowska kręciła tam film z znaną państwu z filmu Czterej pancerni pies Polą Raksą, wtedy aktorką młodą jeszcze z Marianem Opanią, który grał Ramzesa. To właśnie sceny tego filmu kręcone były na latarni morskiej, część właśnie tej na tej latarni morskiej w Niechorzu. Miłośnicy paralotniarstwa upodobali sobie trzęsacz i tu na skarpie odnajdziemy ruiny 14-15 wiecznego kościoła. Trzęsacz jest chyba najbardziej znaną spośród tych miejscowości. Myślę, że jak Państwo będą mieli przecież możliwość ogromną odwiedzania parków miniatur, gdzie znajdują się budowle z okolic pobrzeża, to w każdym z tych parków znajdziecie Państwo miniatury przedstawiające trzęsacz, czy też kościół w trzęsaczu. Wieś, która istniała w średniowieczu, bardzo stara, znana też i z tego, że na wschód od trzęsacza przebiega południk
15 stopni, który wyznacza nam długość geograficzną równą 15 stopniom, czyli odpowiadającą praktycznie czasowi środkowoeuropejskiemu. No i te pierwsze wzmianki o trzęsaczu to już rok 1331, a więc bardzo dawno wspominany. Tenże trzęsacz miał zbudowany kościół. Kościół przepiękny, gotycki. Człowiek myślał wtedy, budując świątynię 2 kilometry od brzegu morskiego, że może to wszystko będzie bezpieczne. Świątynia budowana jako gotycka na przełomie XIV-XV wieku, przepiękna pośrodku wsi. Na początku był to kościół katolicki, później były takie czasy, że to był kościół ewangelicki, ale może akurat w tym rejonie postępowało w głąb lądu, czyli wykonywało pracę taką rzeźbotwórczą, że ten wysoki w okolicy trzęsacza brzeg klifowy był ciągle podmywany, ciągle morze go zabierało. W XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, bardzo blisko morze było około 1,5 metra przy brzegu świątyni. Ostatnie nabożeństwo w kościele w Trzęsaczu odprawiło się 2 marca 1874 roku, a później zawaliła się ta pierwsza część ściany kościoła, czyli to był rok około 1901, kiedy runęła właśnie ta ściana kościoła. Postępujące procesy erozyjne w obrębie tego klifu cały czas niszczyły ten kościół. No i teraz mamy fragment tylko pozostały tej ściany południowej. Mamy też bardzo dobrze zabezpieczony w czasie ostatnich prac prowadzonych w Trzęsaczu, prowadzono pracę nad zabezpieczeniem tego klifu, by morze nie ingerowało, no ale niestety jako świadek świetnej przeszłości pozostała nam tylko południowy i to jeszcze fragment tej ściany. Z Trzęsaczem wiąże się też się piękna legenda. Mówi się o tym, że piękna białogłowa, zwana Zielenicą, żyjąca jako bogini Bałtyku, bogini morza, została porwana i uwięziona przez miejscowego proboszcza. Bardzo tęskniła za morzem, bardzo tęskniła za swoimi bliskimi, owa bogini, i z tejże tęsknoty zmarła. Niestety została pochowana na miejscowym cmentarzu, a jej ojciec, Bałtyk, teraz Państwo już wiedzą, jedną z legend o Bałtyku także, słał tam w stronę Trzęsacza falę za falą, aby odebrała przynajmniej ciało córki. Żeby odebrać to ciało córki i przenieść ją na właściwe jej miejsce, czyli na dno Morza Bałtyckiego. Tak też się stało. W ten oto sposób straciliśmy właśnie przepiękną świątynię gotycką w Trzęsaczu. Pustkowo z repliką krzyża z Giewontu na klifie. Zupełnie maleńka miejscowość, to już daleko, prawie 50 kilometrów od Kołobrzegu, 48, między Trzęsaczem a Pobierowem. Letnisko, miejscowość wypoczynkowa i zdałoby się niewysoki klif. Miejscowość tutaj jest świetnie przygotowana dla osób niepełnosprawnych, bo zejście z każdego klifu jest dość trudne, a w Pustkowie przygotowano taką pochylnię, po której mogą się przemieszczać osoby na wózkach inwalidzkich. I to, co jest najważniejsze chyba, właśnie jak stoimy nad morzem i patrzymy, że nasza piękna, ta Polska cała od morza po Tatry, to właśnie mamy to, co powiedziałeś, bardzo słusznie, replikę krzyża z Giewontu, który posadowiono na tym klifie i on właśnie przypomina, że to wszystko jest nasze, pomiędzy krzyżami nad Bałtykiem, krzyżem Pustkowa i krzyżem Giewontu. Pobierowo ze schroniskiem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Ty działasz w zarządzie głównym towarzystwa? Tak, jeszcze działam w zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Miejsce ci bliskie? Bardzo bliskie miejsce, tam często bywałem. Jest to jedna z najtańszych baz wypoczynkowych. Jeśli Państwo będą mieli możliwość, to można korzystać z schroniska. Przepiękna miejscowość, bardzo wcześnie wzmiankowana, bo już w XIV wieku, w 1368 roku, osada, która była osadą lenną rodu von Kleistów. I ona pozostawała tam przez kilkaset lat, bo do prawie że końca XVIII wieku. Natomiast początki kąpieliska w tym Pobierowie to dopiero 1907 rok. Przepiękna plaża, takie przybrzeżne, ogromne wały mierzejowe, wały wydmowe,
nowe. Z jednej strony można powiedzieć, morze niszczy te wybrzeża klifowe, z drugiej zaś strony nadbudowuje plaże, prawda? A więc morze wykonuje taką pracę zarówno niszczącą, jak i budującą. To musimy o tym pamiętać, że nie tylko same straty, ale coś, co jest budowane. To tutaj znajdują się przepiękne takie właśnie wysoczyzny morenowe. Tu w rejonie Pobierowa, na obszarach takich równinnych, mamy torfowiska. W tym obszarze wytwarzają się przepiękne osady, ale to już osady obecne, współczesne, te właśnie takie holoceńskie, ale mamy też i osady czwartorzędowe, bo całość tego obszaru to fantastyczny obszar o budowie polodowcowej, bo lądolód nam pozostawił właśnie te tereny w takiej rzeźbie, a morze współcześnie dokonuje kolejnej pracy i także mamy tutaj bardzo dużo takich terenów, które swą wysokością sięgają nawet 30 metrów, więc troszeczkę inaczej niż bardziej płaskie tamte wybrzeża, które mieliśmy już od tego miejsca na wschód. Łukęcin, ukochany przez harcerzy i tych, którzy uwielbiają w czasy w siodle, no bo tutaj znajduje się gospodarstwo z hodowlą koni. To już zupełnie bardzo maleńka osada taka, niedaleko Dziwnówka, położona tak na wysokości 18 metrów nad poziomem morza, ma kąpielisko. Od 2017 roku Łukęcin też posiada bardzo ciekawy rezerwat przyrody, który nosi nazwę Klif w Łukęcinie. Tam znaleźli swoją osadę też zakonnicy Paulini, którzy założyli swój klasztor na początku XXI wieku, w roku 2002. Uznano, że już na początku lat 70. minionego wieku, że Łukęcin jest miejscowością taką posiadającą warunki do lecznictwa uzdrowiskowego. Tak nie do końca ta miejscowość się spełniła jako miejscowość uzdrowiskowa, chociaż tu można spokojnie leczyć choroby układu krążenia, można leczyć choroby układu oddechowego. No i teraz buduje się apartamentowce. Ostatnio zbudowano taki przepiękny apartamentowiec Blue Mare i tam można sobie wynająć apartamenty. W apartamentowcu, jak pytałem, to tam nocleg od osoby wynosiłby około 70 zł. Czyli 4 osoby 280 zł w apartamencie. To niedużo. To nie są zbyt wysokie ceny, a można naprawdę skorzystać z fantastycznych warunków klimatycznych. Leczenie także chorób gastrycznych i zaburzenia przemiany materii, to można tam sobie właśnie pomóc i usprawnić cały ten nasz układ pokarmowy. Pamiętam, jak z rodzicami jeździłem do Dziwnówka i Dziwnowa, leżących nad Zalewem Kamieńskim. Nad tym zalewem leży też miejscowość Międzywodzie, dziś z nowoczesną przystanią jachtową. Dziwnówek, on ma status uzdrowiska, tutaj leczy się choroby układu oddechowego. Czyste, piękne plaże, bardzo szerokie plaże, wodę też ciepłe, prowadzą takie prądy właśnie ciepłej wody, gdzie w okolicy woda może mieć 16, a tam 18 do 19 stopni Celsjusza. Tam zbudowano przepiękną, nie wiem, czy w twoich czasach była tak zwana słoneczna promenada. Obok Dziwnówka znajduje się miasto Dziwnów. Dziwnów jest starym miastem położonym u ujścia rzeki Dziwny i ta osada już była założona w XIII wieku, w 1243 roku. A prawa miejskie otrzymał dopiero w styczniu, 1 stycznia 2004 roku. Też położona na Mierzei, Mierzei Dziwnowskiej, bo tak się nazywa ta Mierzeja. Miejsce, które w XIX wieku już było znanym kurortem w latach 20-30 XIX wieku, to tutaj znajdowały się bogate złoża solanek i bardzo bogate złoża borowinowe. A zatem można było prowadzić leczenie uzdrowiskowe. Przez piękny, zwodzony most nad rzeką Dziwną dostajemy się na wyspę Wolin, a więc u prawie że nasady na wyspę Wolin i na wyspie Wolin znajduje się jak gdyby druga część tego miasta Dziwnowa. Bardzo ciekawe miasto z dużym i ciekawym portem rybackim, miasto z przepiękną mariną, więc jakby Państwo chcieli kiedyś korzystać z tego, to wszystko współcześnie wykonywane. Rok 2014-15 to budowa portu jachtowego, odnowienie portu rybackiego, a więc warto zobaczyć. Natomiast no, myślę, że Państwo na pewno zwrócą uwagę na przepiękny most nad rzeką Dziwną, most, który jest mostem stalowo-betonowym, zwodzonym mostem.
ten most warto zobaczyć w momencie, kiedy on jest otwierany, a otwierany jest o pełnych godzinach po to, by przepuścić pływające tam jednostki między Zalewem Kamieńskim a Bałtykiem. A będąc w pobliżu, z dziećmi możemy się wybrać do Bałtyckiego Parku Edukacyjnego. Tam dzieci mogą się zapoznać z florą i fauną Bałtyku. My jedziemy do Kamienia Pomorskiego, chwalącego się ponad 1000-letnią historią. Zupełnie blisko, bowiem od Dziwnowa tylko 12 kilometrów i jesteśmy już w Kamieniu Pomorskim. Kamień Pomorski to pierwsza stolica Pomorza i jedno ze starszych biskupstw, które znajdowało się w tym rejonie. Bowiem wcześniej znajdowało się biskupstwo w Wolinie, na wyspie Wolin, w miejscowości Wolin, ale wyspa ta była nękana najazdami Duńczyków i oni tam dokonywali nie tylko grabieży, ale także zagrażali ludności fizycznie. Stąd biskupstwo zostało przeniesione do Kamienia Pomorskiego. I w Kamieniu Pomorskim mamy właśnie to najstarsze biskupstwo. Bardzo pięknie położony kamień nad właśnie Zalewem Kamieńskim. Mówimy dwie takie małe zatoczki, Karpinka i Promna, które się znajdują blisko. Przepiękny widok na wyspę Chrząszczewską, wyspa Chrząszczewska, u której i to brzegów leży piękny głaz narzutowy, o którym powiemy, ale nade wszystko trzeba by wspomnieć o tym, iż Kamień Pomorski to także miejscowość uzdrowiskowa, bowiem to tutaj nawiercono źródła także solankowe, to niedaleko znajdują się złoża borowinowe. W IX wieku, w XI wieku była to osada rybacka. Stare miasto, bo już w 1274 roku miało prawa miejskie, fantastycznie się zaczęło rozwijać. Miasto, które potem stało się siedzibą biskupstwa, a więc budowano piękną katedrę, zbudowano wiele obiektów, łącznie z ratuszem. Miasto otoczone było, czy też obwarowane było murami, budowanymi w stylu gotyckim. No i oczywiście miasto w tych murach miało liczne bramy, liczne baszty. No nie sposób nie wspomnieć chyba o najpiękniejszym i najstarszym zabytku, jakim jest właśnie katedra albo konkatedra, bo konkatedra to jest współkatedra katedry szczecińskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Faustyna. Ta katedra jest bardzo stara, bo możemy powiedzieć, że jest romańsko-gotycka. Romańskie prezbiterium i te elementy romańskie zostały zachowane, a później dobudowa w stylu gotyckim. Też oczywiście Kamień Pomorski był zniszczony w czasie walk marcowych w roku 1945, ale zachowało się bardzo pięknych wiele zabytków, które się tam znajdują. Gotyckie ściany tej świątyni, no a wewnątrz zachowały się też i organy z 1380 roku. Ten instrument organowy zalicza się do jednego z czterech najpiękniej brzmiących instrumentów. Tam są koncerty organowe, byłeś nieraz pewnie. Tak, na pewno i zachęcam zawsze wszystkich, którzy mi towarzyszą, do udziału w tych koncertach, bo osobiście poznałem pana organistę, panią artystkę, sopranistkę, która wykonuje muzykę razem ze swoim mężem. Są to koncerty organowe albo wokalno-organowe właśnie z udziałem pani Megan. Także, że naprawdę bardzo ciekawe. No ale też zachowana ciekawa polichromia z XIII wieku. Bardzo ciekawie zachowany tryptyk gotycki z XV wieku. Także naprawdę warto wejść do tej katedry. Kolejny punkt na naszej trasie to Grodno. Grodno z ośrodkiem jeździeckim. Miejscowość, która tę nazwę nosi od 10 lat dopiero, bo do 2010 roku Grodno nazywało się Jarominem. Osada na wyspie Wolin, posadowiona na klifie nad Zatoką Pomorską i nad jeziorem o tej samej nazwie Grodno. Ono jest znane stąd, że w Grodnie znajduje się ośrodek edukacyjny Wolińskiego Parku Narodowego, który mamy na jedynej naszej i największej tego rodzaju wyspie na Wolinie. Tutaj znajdują się dwa duże ośrodki, Grodno 1, Grodno 2,
kiedyś należały do kancelarii prezesa Rady Ministrów. W roku 2009 one były scedowane i przekazane na rzecz dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego. Jesteśmy w Międzyzdrojach, kurorcie, który słynie z promenady gwiazd. Międzyzdroje, miejscowość, która dumnie zawsze przypomina swoim gościom przybywającym, że oto przyjechali państwo do perły Bałtyku. No pięknie położona nad morzem, z pięknymi, szerokimi plażami, z wyjątkowo wysokimi klifami, bo tutaj klify sięgają 90 i 113 metrów nad poziomem morza. To już w Wolińskim Parku Narodowym, który jest niedaleko. Który jest położony obok, tak. Bo jesteśmy jeszcze położeni, 4 kilometry? Tak, jak wspomniałeś, tak, od Ostoi Żubrów do Międzyzdrojów, do Ostoi Żubrów mamy 2 kilometry, prawda? Mm-hmm. A to już jest teren parku, Wolińskiego Parku Narodowego. I to szczęście, że właśnie mamy ten gigantyczny Woliński Park Narodowy, bo tam jest cisza, przepiękna puszcza, w tym zespole leśnym piękna roślinność, której przewadze są buczyny. Międzyzdroje są w sezonie letnim wręcz najeżdżane przez turystów z tego powodu, że miasto kiedyś słynęło z organizowanych tutaj festiwali filmów. I oczywiście te festiwale filmów spowodowały wzrost zainteresowania Międzyzdrojami i te festiwale gwiazd, które były realizowane jeszcze w minionym wieku, w roku 1996, aż po rok 2006, pozostały nam piękne gwiazdy, odciski dłoni naszych wielkich gwiazd filmowych. Przepiękne molo, które ma 395 metrów długości. W tej części wybrzeża nie ma tak długiego mola. Od Kołobrzegu aż po Świnoujście nie mamy takiego długiego mola. Początkowo było to maleńkie molo, ale w 2005 roku ze 120 metrów dołożono aż na 395. A w okolicach Międzyzdrojów też ciekawe i mało znane miejsca. Jezioro Turkusowe w Wapnicy albo pohitlerowskie betonowe stonogi w Zalesiu. To w 1943 roku Niemcy zamontowali tutaj trzy działa, eksperymentalne działa V3, dalekosiężne działa. I tam można znaleźć i te bunkry, jeszcze znaleźć konstrukcje, jeszcze zachowały się schody, którymi można wejść, żeby zobaczyć właśnie owe wyrzutnie rakiet V3. Stamtąd można pojechać do Wapnicy. Dwa kroki. W Wapnicy była kiedyś kopalnia kredy. Ona była eksploatowana już od XIX wieku. Dość duża głębokość samego tego jeziorka turkusowego, albo niektórzy nawet nazywają szmaragdowym, ale proszono, żeby nie mylić tego ze szmaragdowym jeziorkiem, które znajduje się w Szczecinie. Jezioro Turkusowe, które jest jeziorem takim antropogenicznym, czyli sztucznym, powstało dzięki człowiekowi, no właśnie dzięki temu, że eksploatowano tam złoża kredy. No i to wyrobisko cały czas było zalewane przez wody, nie tylko gruntowe, ale też głębinowe. I dzisiaj jest wypełnione wodą, a jak świeci piękne słońce, to widać piękne otoczenie tego jeziora, bo i górę piaskową ślicznie widać, skąd można pospacerować nad jezioro Turkusowe. Można też zobaczyć właśnie przepiękne turkusy wody, bowiem następuje takie rozszczepienie światła, że właśnie w tych wapieniach załamujące się promienie światła, nie tylko słoneczne, ale światła w ogóle, powodują, że mamy wrażenie, iż ta woda ma taki właśnie turkusowy, przepiękny kolor. Chociaż nie jest to ogromnych rozmiarów jeziorko, ale za to bardzo głębokie. W samym jeziorku z wód nie korzystamy, nie możemy się kąpać, a maksymalna głębokość tego jeziorka to 21 metrów, a więc pokaźne kiedyś to było wyrobisko. Świnoujście leży w krainie 44 wysp, z których 3 są zamieszkane. To Uznam, Wolin i Karsibór, tak, bo jak państwo będą płynąć nawet do Świnoujścia promem, to też są promy o tej samej nazwie, Karsibór, które przewożą turystów z wyspy Wolin na wyspę Uznam, bo tak jak powiedziałeś, 41 wysp bezludnych, ale one są na terenie miasta. Świnoujście jest ogromnym miastem. Założono to miasto w połowie XVIII wieku, 1743 roku. Prawa miejskie 1765 rok. Prawa miejskie, no
notabene Świnoujście otrzymało od Fryderyka Wielkiego. Największe zaludnienie jest właśnie na wyspie Uznam. W ciągu ostatnich, nawet mógłbym powiedzieć, kilkuset lat zaryzykuję, bo 200 lat to już jest kilkaset lat, ta linia brzegowa tutaj przesuwa się ciągle. Właśnie jak w pozostałych miejscowościach, tam morze zabiera te klifowe wybrzeża, niszczy, podmywa cały czas, postępują procesy abrazyjne, to tutaj postępują procesy akumulacyjne. Morze się jak gdyby cofa i w ciągu tych ostatnich 200 lat wspomnianych przeze mnie, morze cofnęło się o prawie 1,5 kilometra. To jest bardzo dużo. A zatem jak przyjedziemy do Świnoujścia, to czego się możemy spodziewać? No to, co się Państwa oczom ukaże bez wątpienia. Przepiękne, duże, czyste plaże. One mają ponad 200 metrów nawet szerokości. W okolicy Świnoujścia mamy ogromne ilości rezerwatów różnego rodzaju, florystycznych, faunistycznych, bo te wyspy i wysepki, które się tam znajdują, ujście rzeki Świny, no i zalew pomorski sprzyjają temu, że tworzą się fantastyczne ostoje, zarówno leśne, jak i ostoje ptactwa, a więc Świnoujście pod tym względem jest bardzo bogate. Sama rzeźba tego obszaru to powstawała no już jakieś 10, 11, 12 tysięcy lat temu, kiedy lądolud skandynawski ustępował, cofał się, no to tutaj powstawały przepiękne obszary z tą ciekawą rzeźbą polodowcową. Bardzo ciekawy jest mikroklimat Świnoujścia ze względu na to, że te piękne lasy dookoła i to otoczenie powoduje, że mikroklimat jest fantastyczny i Świnoujście też jest miejscowością uzdrowiskową. Trzeba powiedzieć, że tam są liczne zabytki. Natomiast wspomnę Państwu, że niedługo w Świnoujściu będą Państwo mogli przemieszczać się pod rzeką Świną przepięknym tunelem. Jego budowę powstrzymuje troszeczkę COVID, bowiem czekają wykonawcy na maszynę taką TBM-u, która ma dotrzeć z Chin do Polski i ona będzie drążyła ten tunel. Tunel o dużej średnicy, 13 prawie i pół metra. Będzie miał średnicy. Długość samego tunelu będzie wynosiła 3,5 kilometra, tylko pod rzeką Świną 1500 metrów. Kiedy będzie można tym tunelem się przemieszczać? No wszyscy myśleliśmy, że będzie to we wrześniu 2022 roku. Następują przesunięcia, chociaż prace te ziemne już trwają, no i mam nadzieję, że niebawem doczekamy się funkcjonującego dobrze tunelu pod rzeką Świną, który połączy wyspy Wolin z wyspą Uznam. Będąc w Świnoujściu, warto wybrać się na Wolińską Kępę. To jest młodsza siostra wyspy Wolin. Tam znajduje się skansen Słowian i Wikingów, jeden z najciekawszych polskich skansenów. A my kończymy dzisiejszą podróż w Szczecinie, o którym mówi się, że to jest Paryż północy, no bo ma zachowany układ przestrzenny wzorowany na paryskich placach. Tak, nawiązuje do placu Concorde, czyli do placu Gwiazdy. I w Szczecinie ten układ ulic jest bardzo zbliżony, bardzo podobny. Stara stolica, jak mówiliśmy, tej części Pomorza. Historia bardzo odległa, sięgająca VII-VIII wieku. Prawa miejskie też otrzymał w 1243 roku. Szczecin jest pięknie położony, proszę Państwa, bo jak powiemy, że wały wydmowe, powiedzmy, sięgają tam wysokości od 0 do 130 metrów nad poziomem morza. Ciekawie położone, bo zajmuje Dolną Odrę, wzniesienia szczecińskie, wzgórza bukowe, no i tę równinę goleniowską, która się tam nieopodal znajduje. Ba, nawet tam w tej Dolinie Odry mamy taką niewielką depresję, położoną 10 cm poniżej poziomu morza. Też mamy takie wzniesienie jak Bukowiec, który ma 148 metrów nad poziomem morza. Dwie rzeki, Odra i Regalica, one robią wszystko. Czynią fantastyczny klimat, bo i Zalew Szczeciński, i dwie rzeki te, które wspomniałem przed chwileczką, powodują, że mamy bardzo ciekawe położenie. Fantastycznie jest rozbudowywany ten Szczecin. Przechodził niemalże z rąk do rąk. Tutaj mamy ogród Różany na przykład. Tak. Ty kochasz przyrodę, no to miejsce w sam raz dla ciebie. Ogród zabytkowy. 1928 to jest... Tak, ogród Różany, który nazywamy Różanką. Ten ogród Różany
Różany został założony na powierzchni 2 hektarów, kiedy w 1928 roku planowano zjazd ogrodników, to wówczas zaplanowano wykonanie tego ogrodu. Był stale rozbudowywany, powiększano jego powierzchnię, no teraz mamy przepiękny ogród otoczony starodrzewiem, natomiast w ogrodzie samym, kiedy go zakładano na tę wystawę, no to wtedy tam znajdowało się ponad 8 tysięcy okazów róż. Dzisiaj ten ogród wygląda troszeczkę inaczej. Przeszedł prace ogrodnicze, które spowodowały jego renowację w 2007 roku i od tego czasu mamy przepiękny ogród zachowany z fantastyczną fontanną, z 9 tysiącami róż. Te właśnie róże są w 99 odmianach. W Szczecinie to oczywiście Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, trzeba koniecznie zobaczyć, ale i nowa siedziba Filharmonii. Uroczyste otwarcie odbyło się w 2014 roku. Cudownie wygląda ten gmach. Stary gmach Filharmonii, który tam istniał jeszcze od 1884 roku, zniszczył się na tyle i w działaniach wojennych także, w czasie II wojny światowej, że postanowiono zbudować nową filharmonię. Na budowę przeznaczono ponad 4 hektary powierzchni. Filharmonia była projektowana przez barcelońskich architektów ze studia Estudio Barozzi Vega. No i oni, obaj panowie, pan Fabrizio i pan Alberto, dokonali przepięknego projektu. Zbudowano przepiękną filharmonię, która ma przypominać górę lodową. Fasada albo cała, organy skonstruowane. Albo organy, albo pudełek. Górę lodową. A jako, że jest biała, ściany są wykonane z takiego białego tworzywa, te zewnętrzne, więc wielu Szczecinian mówi, że jest to taka góra lodowa. Natomiast wnętrze jest fantastyczne, bo jest szalenie funkcjonalne. Łącznie w całej filharmonii jest 1143 miejsca. Sala koncertowa to tak zwana sala słoneczna, czyli dużo światła, ściany wewnątrz pokryto taką imitacją złota i ona rzeczywiście przypomina taką słoneczną, rozświetloną, złotą salę. W sali kameralnej ona jest z kolei księżycowa, a więc zupełnie w innym stylu wykonana ta sala. No ale przepiękne pola krzywizny i one są tak zrobione, że czyni to tę salę koncertową fantastycznie przystosowaną do odbioru muzyki. Porównania krytyków muzycznych i muzykologów odnoszą się do tej sali koncertowej, to mówią, że ma akustykę taką jak Musique Verein w Wiedniu. Miałem to szczęście być na drugi dzień po otwarciu, 5 września roku 2014, przypomnę, otworzono Filharmonię Szczecińską. Projekt zajął pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie Eurobuild Awards 2014 w kategorii Najlepszy projekt architektoniczny roku. Kończymy naszą dzisiejszą podróż. Gościem był Andrzej Kadłubek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do miłego usłyszenia.